Wójt gminy Leluch Krzysztof Melenda, witam serdecznie panie wójcie. Zaglądamy do pańskiej gminy po raz kolejny. Dwa miesiące czasu ponad już minęło od momentu wprowadzenia pierwszych obostrzeń, od tego jak zaczęła się rozwijać epidemia, to znaczy pierwszy przypadek mieliśmy 3 marca, więc już mamy ponad dwa miesiące grubo. Na terenie powiatu częstochowskiego epidemia mocno nie szaleje, na terenie województwa śląskiego, jeśli weźmiemy te statystyki, które mamy, no to ona się dość znacznie rozwija, przypadków coraz więcej, wzrasta ilość tych osób, które mają koronawirusa, a w pańskiej gminie spokój i cisza, rozumiem, że pracujecie normalnie już, tak? Czy jeszcze na razie petenci muszą stać przed drzwiami i tak naprawdę w drzwiach załatwiają swoje sprawy? Znaczy, jeżeli chodzi o petentów, pracujemy prawie normalnie. Nie pracujemy, tak powiedziałbym, na pełny gwizdek. Te sprawy, które rzeczywiście możemy załatwić w tej tak zwanej śluzie, to załatwiamy w śluzie, czyli w tym miejscu, gdzie petent może złożyć dokumenty, gdzie może pracownik urzędu pomóc mu wypełnić te dokumenty, składa to wszystko do specjalnej przygotowanej skrzynki takiej podawczej. Natomiast no, są też sprawy, które załatwiamy już w urzędzie, ponieważ one wymagają też akurat pobytu petenta na miejscu tutaj, więc no, powoli zaczynamy się rozszczelniać. Powoli też ma wrócić edukacja, to znaczy ma wrócić opieka nad dziećmi. Najpierw były to przedszkola, teraz to mają być szkoły dla uczniów klas 1-3, no i konsultacje dla ośmioklasistów. Pańska gmina te szkoły 25 maja otworzy. Czy może nie będzie konieczności, bo nie będzie po prostu chętnych dzieci, które by do tej szkoły chciały przyjść? Jesteśmy na takim etapie, że w tej chwili dyrektorzy szkół zbierają deklaracje rodziców, którzy by tak de facto chcieli dzieci posłać do naszych placówek. Nie mam na chwilę obecną takiej wiedzy, że któryś z rodziców deklaruje chęć posłania dziecka do tych szkół, które mamy na terenie gminy Leluch. Są jakieś wstępne deklaracje tych rodziców, których dzieci uczęszczają do żłobka w tym momencie. Jeżeli chodzi o przedszkola i te placówki oświatowe wcześniej wspomniane, to tam prawdopodobnie dwójka rodziców tylko deklarowała chęć posłania dzieci do placówek edukacyjnych. Ale jeśli przyjdzie otworzyć te placówki, bo się jednak okaże, że ktoś się zgłosi, no to będą to dodatkowe koszty na pewno dla pana, może nie osobiście, ale mówię o samorządzie, no bo mimo wszystko, mimo tego, że tak jak mówię, w powiecie częstochowskim raczej spokój, jeśli chodzi o liczbę zachorowań, no ale tak, jednak nikt nie zwolnił ani pana, ani dyrektorów placówek z środków ochrony, z pewnych zabezpieczeń, to pochłonęłoby ewentualne duże koszty? Ja myślę, że te koszty na pewno się będą generowały, bo tak jak pan redaktor powiedział, no, nikt nas nie zwolnił z obowiązku zabezpieczenia placówek pod względem sanitarnym czy epidemiologicznym. Na pewno rękawiczki, płyny, to wszystko ma swoją cenę, tym bardziej akurat w tym okresie, gdzie rzeczywiście no, obserwujemy drastyczny wzrost na przykład rękawic jednorazowych. Jeżeli nabywaliśmy towar, daje cenę taką orientacyjną sprzed paru miesięcy w cenie 20 zł za opakowanie, no to teraz to kosztuje 70-80 zł, więc no to są realne koszty, które no tak de facto będą obciążały nasz budżet, no ale no, jeżeli będzie taka konieczność, no to te koszty będziemy musieli ponosić, będziemy wtedy szukali rozwiązań, jakichś pośrednich w postaci przeniesienia środków z innych działów, paragrafów akurat na tego typu rzeczy. I tak to już w tym momencie robimy. No przecież cały urząd funkcjonuje, my pracujemy, więc też musimy się zabezpieczać i ponosić w związku z tym koszty płynów dezynfekujących, ponosić koszty rękawiczek jednorazowych. Mamy akurat może na tyle wygodną sytuację, że nie wiem, czy wcześniej to już mówiłem w poprzednim wywiadzie, ale mamy dostępność do maseczek jednorazowych, ponieważ pracownicy urzędu
no, są na tyle wszechstronni, że takie maseczki zostały uszyte dla nas, dla pracowników, jak również dla dużej części mieszkańców naszej gminy. A mam takie pytanie, panie wójcie. Ja wiem, że oczywiście pan jako organ prowadzący jest zobowiązany, jeśli będą chętne dzieci do tego, żeby przyjść do szkoły, żeby te szkoły otworzyć, tak? Natomiast tak. Czy widzi pan tak naprawdę sens otwierania szkół na mniej więcej miesiąc czasu, może troszeczkę dłużej o parę dni, przed końcem roku szkolnego, kiedy jeszcze te szkoły tak naprawdę będą w pewien sposób miały wolne, bo i weekend Bożego Ciała, no i egzaminy ośmioklasisty, czy to w ogóle jest sensowne, realne, czy może tylko warto byłoby się skupić tylko na tych ośmioklasistach w pana wypadku, no bo pan liceów nie prowadzi. Tak, tak, tak. Wydaje mi się, że i to jest moje zdanie, że uwagę należałoby jednak tutaj skupić na ośmioklasistach, którzy piszą egzaminy i to jest na tą chwilę tak najważniejsza sprawa, jeżeli chodzi o edukację na terenie mojej gminy. Natomiast też obserwuję jako rodzic również, pięciolatka, ciśnienia tych maluchów, jeżeli chodzi o taki kontakt bezpośredni z rówieśnikami. One są dosyć duże, natomiast no, z drugiej strony obserwując całą tą sytuację, ja bym być może akurat nie szedł w tym kierunku, żeby posyłać w tym momencie te dzieci do szkół, ponieważ no, tak jak pan powiedział, został ten jeden miesiąc i mamy koniec roku szkolnego i po drodze jeszcze jakieś weekendy wydłużone, więc nie jest to chyba w tej chwili akurat tak konieczne. No. Ale mówię, no, jeżeli sytuacja będzie taka, że rodzice zdecydują o posłaniu tych dzieci, no oczywiście będziemy te placówki dla tych dzieciaków udostępniać. Panie wójcie, kolejne pytanie. Samorządowcy, pańscy koledzy mówią, dostajemy po kieszeni. To już nie chodzi tylko o zmniejszenie wpływu z PIT-u, ponieważ została obniżona stawka podatku o 1%, czy też zerowa stawka dla osób do 26 roku życia, tylko po prostu dostaliśmy mniej pieniędzy już w kwietniu, a to nie mogło być tak, że nagle tych pieniędzy wpłynęło z PIT-u mniej. Pana urząd też dostał, kolokwialnie mówiąc, po kieszeni? Tak. Jeżeli chodzi o tak zwane udziały, no to porównując miesiąc kwiecień tego roku z miesiącem roku ubiegłego, to jest różnica 100 tysięcy złotych. To jest 100 tysięcy złotych na udziałach, więc no dla naszej gminy, niewielkiej gminy, prawda, która no, przelicza każdy grosz, każdą złotówkę, są to duże pieniądze. Powiedzmy jeszcze, żeby mieć obraz tego, jaki jest roczny budżet, bo to też jest istotna sprawa. Mówimy o jednym miesiącu, 100 tysięcy złotych mniej, a jaki jest roczny budżet? Znaczy roczny budżet to są rzędu 27 milionów złotych, tak? Tylko że tutaj na ten budżet to się składają różne czynniki, natomiast mówimy w tej chwili o dochodach do tego budżetu, więc to jeżeli na dochodach brakuje 100 tysięcy złotych, no to wiadomo, że no z czegoś trzeba będzie rezygnować. Właśnie, z czego pan zrezygnuje? Można nie podjąć inwestycji nowych, można ciąć na promocji, można ciąć na kulturze. Wiele samorządów wycofuje się z imprez masowych, które się miały odbyć teraz w maju, czerwcu. No, jest to zmiałe, bo nie można ich organizować. Ale też niektórzy mówią, do końca roku nic nie zorganizuje, bo na tym najłatwiej zaoszczędzić. Jaka będzie polityka, kończąc naszą rozmowę, w pana samorządzie? Ja mam nadzieję, że nie będę musiał oszczędzać na kulturze tak de facto, bo dla nas, powiedzmy, to życie kulturalne, jeżeli chodzi o gminę, jest bardzo ważne i dobrze, myślę, zdajemy sobie sprawę z tego, że tą sztandarową imprezą dla Lelowa, jaką jest Festiwal Dwóch Kultur Świętociu Limuczulentu, jest bardzo ważną sprawą i chciałbym, żeby ta impreza odbyła się w tym roku, no ale jeżeli zarządzenia odgórne będą takie, że nie będziemy mogli organizować tych imprez kulturalnych o takim charakterze masowym, no to no niestety, ale tej imprezy w tym roku u nas nie będzie.
Natomiast z czego będziemy rezygnować? No, jeżeli chodzi o inwestycje, no to no pewno, jeżeli mówimy już o jakichś obostrzeniach, cięciach, no to skupi się to właśnie na tego typu rzeczach, no bo no każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że wykonywanie jakichś działań, zadań, które generują koszty, no, będzie musiało trochę być odsunięte na dalszy plan. Myślę tutaj o jakichś remontach dróg, naprawach. No, w tym roku wykonaliśmy, czy dokończyliśmy zadanie takie, które było takim zadaniem przejściowym z roku 19 na rok 20, czyli wykonanie ciągu drogi na ulicy Sportowej w Lelowie, ciągu pieszego i nawierzchni, i odwodnienia, więc to udało nam się zrobić, ale umowa na to zadanie była podpisana też w roku ubiegłym za przyczyną dofinansowania również marszałka województwa tutaj i z udziałem kosztów naszych. Natomiast na tą chwilę, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, no to powiem kolokwialnie, no wszystko stanęło i żadnych inwestycji drogowych w tej chwili nie wykonujemy, aczkolwiek no robimy inne rzeczy związane też ze środkami Regionalnego Programu Operacyjnego. Tutaj w tej chwili zakończyliśmy termomodernizację, rozliczamy te projekty termomodernizacyjne, piszemy kolejne wnioski, w tej chwili też z udziałem środków ministerstwa wykonujemy adaptację pomieszczeń pod tak zwany senior wigor w byłej szkole podstawowej w Druklinie. No to życzę, żeby udało się przeprowadzić inwestycje mimo wszystko, żeby to życie kulturalne jednak jakoś tam funkcjonowało, a że wpływy w udziału w podatkach były nieco wyższe, bo tych problemów przed samorządami na pewno będzie sporo. Wójt gminy Lelów Krzysztof Molenda był moim gościem. Serdecznie dziękuję panie wójcie za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze. Bardzo było miło z państwem się spotkać. Pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Myślę jednak, że do zobaczenia w Lelowie na Festiwalu Dwóch Kultur Święcie Ciuli Moczlętu.